Teodosław chyba znowu myśli, że ma całą armię do nakarmienia, a to tylko ja, jedna, biedna, niewinna. A ty co masz? Ja mam coś dietetycznego. No właśnie, płatki. O, płatka z cukrem dietetyczne. A tam ja nie wiem, że będę cukier miał, ale wziąłem też granolę twoją. Tą nową? No, mhm. To fajnie. Hejka! Dzień dobry, moi kochani, witajcie w kolejnym dniu. Już wam dzisiaj chyba nagrywałam śniadanie, jakie Nieradosław zrobił królewskie i powiem wam, że zjadłam wszystko prawie. Zjadłam jedną kiełbaskę, zostawiłam trochę pomidorów i zostawiłam tosy. Chleba w ogóle nie ruszałam. Ostatnio jem, jeżeli chodzi o pieczywo, to jem w sumie jedną kromkę w pracy na śniadanie, a jeżeli jestem w domu, to przeważnie jem wasę. Radek o tym nie wiedział i zrobił mi zwykłe tosy, także nie ruszyłam wcale, za to pożywiłam się warzywami i było spoko. Przychodzę do was z taką rzeczą. Wiecie, że ja sobie czasami rzeczy, które po prostu albo z których wyrosłam, albo które są na mnie za małe, znaczy za duże, nie, z których wyrosłam, odsyłam, sprzedaję sobie na eBayu. I tak było też z płaszczykiem, który kupiłam sobie kiedyś w TK Maxie. Niestety przyszedł on, kupowałam jego online, to był taki płaszczyk z River Island i później gdzieś przysiałam rachunek i nie chciało mi się jeść, a ogólnie kupiłam go w miarę atrakcyjnej cenie, także mówię, a sprzedam na eBayu, jeszcze troszeczkę zarobię. No i sprzedałam na eBayu, faktycznie troszeczkę zarobiłam, ale pani powiedziała, że potrzebowała ten płaszczyk od razu, w ogóle wiecie, masakra, no bo no, poczta od razu jej nie dojdzie. A powiedziała, że potrzebuje go od razu. I powiedziała, że już jednak córka kupiła sobie inny płaszczyk i ona jego nie chce. Ja do niej powiedziałam, no to jak nie chcesz, to mi go odeślij. I ona mówi, ale ja go nie chcę i chcę, żebyś mi oddała koszty wysyłki. Ja mówię, słuchaj, weź napisz do eBaya, że zrezygnowałaś z zakupu, mimo że ja nie robię zwrotów, ale powiedziałam, napisz do eBaya, że zrezygnowałaś z zakupu i oni ci oddadzą pieniądze za przesyłkę, dadzą ci pieniądze na przesyłkę, a później ci oddadzą cały kosz. Wyślą ci po prostu taki, wiecie, taką naklejkę z... naklejkę zwrotną, że po prostu ani ja za to nie płacę, ani ona za to nie płaci. I jeżeli to do mnie dojdzie, ja ci wtedy tę kasę oddam. Ja nie widzę w tym żadnego problemu, ja bez problemu ten płaszcz dalej sprzedam. A ona do mnie mówi, ona nic, przestała się odzywać. I nagle dzisiaj wchodzę sobie na eBaya, bo troszeczkę czasu minęło. To tak sobie myślałam, chyba się rozmyśliła, albo cholera wie. Nie wiedziałam w ogóle, nie byłam pewna, co ona wymyśliła. I mówię do niej, znaczy i mówię. I dzisiaj sobie wchodzę na eBaya, znaczy na swoją skrzynkę, a ten kurde eBay. Oddaliśmy kupującemu 44 funty, bo nie wysłałaś do niej rzeczy, którą sprzedałaś. I tak sobie myślę, co? Jak nie wysłałam? A ona jeszcze mi w mailach napisała, że ona odebrała, córka odebrała, no ale jednak chciałaby oddać, bo córka kupiła sobie inny płaszcz. I no powiem wam, że ciśnienie mi się od razu podniosło. Nie wiem w ogóle, dlaczego mi się ciśnienie podniosło. Bo mówię, no nie wiem dlaczego, bo ostatnio mi się często podnosi. W każdym razie weszłam na eBaya, zadzwoniłam do nich. I powiedziałam na nie, oni, wiecie, oni mi tam otworzyli sprawę, ale że ja z nią dyskutowałam, a oni niby czytają wszystkie maile, całe konwersacje, jakie się między sobą ma, to mówi, nie będę nawet dawała dowodu wysyłki, no bo ona tam w mailach czysto pisze, że ma ten płaszcz i chciałaby go odesłać. A oni mi zabrali kasę za to, że ja jej nie wysłałam płaszcza. Także dzwonię do nich i mówię do nich, co jest grane w ogóle. Bo widzicie, prosto w mailach jest czarno na białym napisane, że ona ten płaszcz otrzymała. Dlaczego wy żeście mi kasę zabrali, skoro ona teraz ma i płaszcz, i kasę. Ja nie mam nic. Jestem do tyłu. Także gościa mówi, o chwileczkę, proszę poczekaj, zobaczymy, co możemy zrobić. I powiem wam, na 100% była to Amerykanka, ta, z którą rozmawiałam, na 100%, bo akcent amerykański, w ogóle to zachowanie, wiecie, jacy oni są tacy... No zupełnie inaczej się z nimi rozmawia niż z Anglikami, no zupełnie inni, są zupełnie inni. I powiedziała, no chwileczkę. No i poszła tam, popatrzyła w te e-maile, mówi, no rzeczywiście, to teraz wygląda tak, jak ona by chciała oszukać, bo ona napisała do nich, że właśnie ona nie otrzymała tej rzeczy. Ona nie napisała, że chciałaby zwrócić, tylko ona napisała, że nie otrzymała. A oni przejrzeli wszystkie te wiadomości, które my między sobą pisałyśmy i mówi, no ewidentnie ona tutaj w wiadomościach pisze, że ona to ma, tylko tego nie chce. Mówi, no masakra. I za to właśnie powiedzieli, że mam się niczym nie martwić, absolutnie. Tak czy inaczej, czy ona mi ten płaszcz odeśle, czy nie, oni mi te pieniądze oddają. I nawet jeżeli ona powiedziała, jeżeli ona zwróci mi ten płaszcz, ja te pieniądze będę miała. Bardzo mnie przeprosili. Powiedzieli, że cieszę się, że wybieram sobie eBay, żeby z nimi, wiecie, że przez eBay sprzedaję, że przez eBay sprzedaję rzeczy, że mają nadzieję, że nie przestanę. Ale powiem wam, wkurzyłam się troszeczkę, bo kurde, no czarno na białym jest napisane i jeszcze tam jest napisane, jeżeli ktoś otwiera właśnie sprawę, że ktoś otwiera sprawę, to jest normalnie napisane, przeglądamy wszystkie wiadomości, czytamy wszystkie wiadomości.
no chyba jednak nie czytają, chyba jednak nie czytają. Także dobrze, że zadzwoniłam. Przez chwilę się w ogóle przestraszyłam, że gdzieś zgubiłam ten, wiecie, proof of posting, czyli ten taki kwitek potwierdzający wysłanie. No ale tak czy inaczej, pani powiedziała, że jego nie potrzebuje, znaczy znalazł, Radek znalazł, w aucie jest ten kwitek, ale tak czy inaczej pani powiedziała, że no nie jest nawet potrzebna, ona nic nie potrzebuje, no bo ona tam potwierdza w mailu, że otrzymała tą rzecz. No co za przebrzydła kłamczucha, powiem wam, po prostu przebrzydła kłamczucha. Jestem zdegustowana takim zachowaniem. A tak ogólnie to co? A, widzę, Radosław coś zamówił. Pokażę wam, co zamówił. Zamówił. Ostatnio tak sobie siedzimy i on do mnie mówi, wiesz co, mam chęci na taki dzwonek, że jak ktoś dzwoni, to ja w telefonie widzę, kto to jest, nawet jak mnie nie ma, albo wiesz, jak kurier dzwoni, żebyśmy po prostu widzieli, gdzie ten kurier jest, gdzie daje te rzeczy, bo czasami nam się zdarza, że wiecie, gdzieś zaniesie te rzeczy, albo my nie wiemy w ogóle, kto to jest i nawet czy często jak jesteśmy na spacerach, to kurier ktoś przywozi, a nie ma sąsiada i on to zabiera i później musimy jechać do wysyłki. Także teraz kupił taki dzwonek, taki oto dzwonek, że jeżeli ktoś dzwoni, to od razu automatycznie łączy się do telefonu i Radek przez telefon może powiedzieć, na przykład zobaczyć tego gościa i powiedzieć, a słuchaj, jesteśmy tam i tam, no to możesz włożyć, znaczy nie ma nas w domu, sąsiada nie ma w domu, jeżeli sąsiada nie ma w domu, no to włóż pakunek tam i tam. Bo mamy tutaj takich kilka miejsc, gdzie mogą nam pakunki zostawić, także na początku się śmiałam, mówię, co ty wymyślasz, a później patrzę, dzisiaj przyszło. Także zobaczymy, jak to będzie działało. Low power Wi-Fi video doorbell, także zobaczymy. Takie cuda, taka inwigilacja normalnie. Ale no w sumie fajnie, bo naprawdę nieraz nam się zdarzyło, że właśnie gdzieś wyszliśmy albo do miasta, albo na spacer z psami, albo cokolwiek i był kurier, nie było sąsiada, nie miał gdzie zostawić i później trzeba było jechać. A tak faktycznie, można odebrać i powiedzieć, cześć, zostaw tam i tam my za 15 albo 20 albo za godzinę będziemy to sobie to odbierzemy. Także tyle fajnego. Wiecie co, dzisiaj jest, moi kochani, czy już mówiłam, czy nie mówiłam, dzisiaj jest wtorek, ja mam dzisiaj dzień wolny, jutro mam jeszcze kolejny dzień wolny, bo już mam ostatni rok wakacji w tym roku, także wybrałam go sobie na jutro, żebym miała tylko dwie nocki, czyli idę do pracy na czwartek, piątek na wieczór i powiem wam, że chyba sobie zjem pizzę. Co prawda byliśmy na Indian w sobotę, a dzisiaj jest wtorek, ale mam pół pizzy, a nie mam po prostu chęci na gotowanie, także myślę... Myślę, że zjem pizzę, ale już spoko, już 2 kg schudłam, także fajnie, jeszcze 2-3 i już będę szczęśliwa, nie chcę więcej, absolutnie nie chcę więcej, nie jest mi to do niczego potrzebne, a tak się dobrze czuję, tak czy inaczej się dobrze czuję, także idę sobie włożyć tą pizzę i będę wsuwała. Znaczy pół pizzy tam jest, bo pół zjadam już jakieś 2 tygodnie temu, a resztę włożyłam do zamrażarki. No a ogólnie znowu, jakby ktoś się zastanawiał, co tak tutaj chrapie, jak ja i sapię, no to tamten... osobnik. Ta osobniczka jakaś dzisiaj cichutka jest jak na razie. Zobaczcie, jaka princeska leży. Moja princeska z dużym rudym uchem. Moje rude ucho. Tak? Jesteś moje rude ucho? Jesteś. Wczoraj słońce, a dzisiaj widzicie, co się dzieje. A ogólnie widzicie ten stolik? Wiecie, dlaczego tak leży? Bo przewrócił w ogóle też kwiaty. Przewrócił wiatr. Także no dzisiaj trochę przestało wiać, ale zostawiliśmy go tak wczoraj, żeby czasem znowu go nigdzie nie przewrócił. Masakra. No zobaczcie, pogoda po prostu. Jesień! Gdzie ta wiosna? A tam moje kwiatki i widzicie? Żonkile? Już mają pączki! Już niedługo będą moje piękne żonkile. Już by się tam przydało wyplewić to wszystko, to zielsko. No ale no jak w deszczu. Pamiętacie, kiedy wam pokazywałam to mydło? Mydło. Płyn do naczyń. Zobaczcie, jak długo ten płyn mieliśmy i ja naprawdę, naprawdę wam polecam. Jeszcze tutaj się trochę zostało. Muszę zobaczyć, jak to wydobyć. I to był zapach klementynki. Bardzo, bardzo fajne. No i wam pokazywałam, jakiś czas temu kupiłam tutaj jakieś limited edition, jakby to było ważne, naprawdę przy mydle. I to jest Sunshine Blossom. Jeszcze nie wiem, jak pachnie. Radek używał, mówi, że fajne. Także te płyny do naczyń z Method bardzo, bardzo wam polecam. Są po prostu rewelacyjne i naprawdę dużo delikatniejsze dla dłoni suchej. Tak jak wiecie, jak Radek na przykład ma łuszczycę na dłoniach, to naprawdę jest przyjemniejsze dla niego, bardziej komfortowe. I naprawdę wydajne. Także spoczko! Smuteczek, bo właśnie robię sobie ostatnią herbatę Coconut i Mango Twinings. Już wam ją pokazywałam chyba 1000 razy i jeszcze raz wam pokażę. Koniecznie sobie kupię, zdecydowanie sobie kupię. Polecam. Pyszna, pyszna herbata z zarąbistym smakiem. Jak wam mówiłam, dzisiaj jest wtorek, 29 stycznia, a ja właśnie weszłam sobie na swoje, nie wiem jak to się nazywa, ale wiecie, tam gdzie się sprawdza, ile się ma subskrybentów i mam już
3969, czyli jeszcze tylko 31 do 4000. Wow, w szoku jestem. Wiecie, kiedyś ktoś mi napisał, jak się cieszyłam na 3000, chyba tam, nie wiem, kilka miesięcy temu ktoś mi napisał 3000 przez 2 lata nagrywania. No, dla mnie to bardzo dużo, także dziękuję Wam wszystkim, każdemu z osobna, ale cieszę się, w ogóle no w szoku jestem. W szoku! Także jeszcze raz dziękuję. Do herbatki, Anna. O, zrobił się śnieg z deszczem. Właśnie tak zapowiadałam w Anglii, że ma być bardzo, bardzo mroźno i bardzo śniegowo i drogi mają być zasypane, także... Jest mój kawałek pizzy, także kroję sobie na najwięcej kawałków jak się da i wracam i będę jadła pizzę i piła herbatę z Anką. A co? A nie, nie z Anką. Anka nie lubi, jak się do niej mówi Anka, czyli z Anią. Dzisiaj mi się wreszcie wypalisz, dziadygo. Ja już ciebie dzisiaj wreszcie wykończę. Powiem wam, moi, że musiałam wyjść z domu, także troszeczkę się, wiecie, troszeczkę się, że tak powiem, oprawiłam. I jak już się troszeczkę oprawiłam, troszeczkę się, wiecie, pomalowałam, to pomyślałam sobie, że nagram dla Was ten mój haul Ikeowy. Co prawda tam nic takiego ciekawego nie ma, ale mam nadzieję, że uda mi się to już wszystko, że tak powiem, dać na swoje miejsce, żebyście widzieli dokładnie, jaki był zamysł i będzie miało więcej sensu, ten haul będzie miał troszeczkę więcej sensu, bo tak może się wydaje, pokazuje nam druty, pokazuje nam półki zupełnie bez sensu, ale mam nadzieję właśnie, że tak jak mówię, to już wszystko zdążymy zrobić i wtedy będzie to wszystko ładnie wyglądało. A nie wiem, czy będziecie tutaj widziały moje oczy. Użyłam cię jako cieni tych takich, co dostałam z Essence, taki duet, pamiętacie? Dostałam to w drogerii Hebe i niestety pigmentacja zerowa, zupełnie zerowa. No to sobie wymyślałam, że dodam sobie taki błyszczący akcent i tym błyszczącym akcentem, już wam pokażę, co to było błyszczącym tym akcentem. Ale się zataczam tutaj. I tym błyszczącym akcentem były te tutaj róże z Make Up Revolution. One są po prostu piękne. Tutaj są dwa, znaczy niby to jest chyba rozświetlacz jeden. Czy ja otworzę tą paletkę? Znaczy to są niby same róże, a użyłam tego na dole tutaj po lewej stronie takiego czerwonego błyszczącego, tu gdzie właśnie teraz widzicie mnie, i tego białego. I rozłożyłam po prostu ten biały na powiekę i ten czerwony troszeczkę tylko taki akcent zrobiłam. I tak mi się podoba, znaczy tutaj co prawda teraz nie widać, no bo wiecie, już jest wieczór, tutaj jest żółte światło, byle jakie. Ale naprawdę fajnie to wygląda, także kolejne zastosowanie tych... róży i jak na razie jestem zadowolona. Używałam ich co prawda tylko kilka razy i nie wszystkich używałam, ale są bardzo, bardzo przyjemne, ale te brokatowe są idealne. Zresztą poczekajcie, odwrócę Was, pokażę Wam może, co? Najczęściej jako bronzera używam tego odcienia i tego odcienia, a właśnie dzisiaj mówiłam, użyłam tego i tego na oczy i zobaczcie, w ogóle to jest taki brokat. Patrzcie, czy Wy widzicie? I on jest tak fajnie drobno zmielony, naprawdę przyjemne to jest. Pod palcami nic nie czuć, co prawda widać te drobinki, o zobaczcie, widzicie? No coś po prostu świetnego. Patrzcie, jakie ładne. Może włączę lampę? Teraz chyba bardziej widać. No same powiedzcie. Idealne, naprawdę, na powieki świetnie to wyglądało. Cieszę się, że po prostu sobie tak wymyśliłam. Fajnie, naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Także mogę Wam to polecić. W ogóle tutaj mam nieogarnę na stole, bo tak jak mówię, nagrywałam Wam rzeczy. Poczta przyszła, także muszę to ogarnąć. No i ta paletka tak się prezentuje. Bardzo, bardzo ją lubię, spokojna jest. Ale ja jestem dupa, dopiero zobaczyłam, że ten, którego często używam, ten róż, którego używam, widzicie? Ma tutaj drobinki. Dopiero teraz widzę, bo w ciągu dnia tego nie widać. Tego nie widać. No ale spoko, jest spoko. Co do nowego Ikeowego kubeczka, to muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo wygodny. Fajny w ogóle jest taki, zobaczcie, taki duży tutaj, wiecie, taki duży od góry. Ale fajne jest, bardzo przyjemnie się z niego pije. Najlepiej mówię do Radka, ciekawe czy będzie wygodny. A wiecie co ja zawsze robię w sklepach, jeżeli chcę jakiś kubek kupić, biorę do ust i tak opróbuję. I Radek zrobił identycznie, jest okej. Także miałam z niego wczoraj taką polewkę w tej Ikei, że normalnie, szok. No, u nas już 9.34, ja powiem Wam, o Jezu, tracę głos znowu. 9.34, za chwilę Radosław będzie miał chyba jechać na zakupy, także zobaczymy, co tam ciekawego kupił, czy coś kupił, jak Wam pokażę, jak kupił, to Wam pokażę. Zimno tam jak w dupie, ale czy Wy chcecie iść na spacer? Idziemy na spacerek? No to raz, dwa, chodźcie. Pani ubierze i idziemy, tak?
No, patrzcie. No, jeden już się wypalił, także czekam na drugi z niecierpliwością, ale tylko dlatego, że po prostu chcę użyć tego słoja do pędzli, tylko i wyłącznie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno tutti. Od siódmej kartony. Kto chce na spacer? Karton od razu trzeba zabrać po dronie, nie? Zostawimy świetliki, bo jutro śmieci. Wow, jak czyściutko! Nie przesadzaj. Let's go. Zimno? No co ty? 2 stopnie jest. Jednak trochę śniegu spadło. Luna, nie ciągnie! Patrzcie, jak ona ciągnie. Taki bałwan. Lunka! O, zimno na maksa. Zimno i mokro. Widzicie? Ale mam zmarchę dużą. Pokaż. O Jezu, jaka zmarcha. Gdzie to jest kamera? Czerwony nos. Czerwony... Czekaj, hałabała musi przejść, żeby do śmietnika się dostać. Czerwony nos, lenifer. Boże, jak jest strasznie zimno na tym morzu. Tak strasznie... Zakręcony jest ten rozpuszczalnik, czy co to jest? Zakręcony. Tak strasznie zimno, że szok. Dobra, kupiłeś coś nowego, coś ciekawego? Widzę, przeceny były. Kupiłem ci stew. Stew? Warzywne, wegańskie. Dobra. Na przecenie. Idziemy zobaczyć, ale Radek zawsze jak o tej godzinie ja kończę pracę, to idzie i akurat zawsze trafia na przeceny, bo o tej godzinie są przeceny, także... Wybaczcie ten czerwony kino. Radek, jak słyszycie, tam hałas, co się tucze ze śmietnikami, bo sąsiadowi też wystawia. Także na szybko zakupy. Ciężko mi się mówi, bo jestem po prostu zamarznięta. Twarożek, widzę, że wziął wszystko niskotłuszczowe, a ja ostatnio miałem takie normalne, no ale dobra, niech będzie. Twarożek niskotłuszczowy, zero, beztłuszczowy, naturalny jogurt. No i właśnie to, co mówił, vegetable stew, widzicie, to jest wegański i on jest do jutra. To jest meal dla dwóch, jak się to jest, czym? W mikrofali? Strasznie zimno, nie? A niby takie, aha, z kuskusem można zjeść. Spoko, zobaczę sobie skład, co jest w składzie. Same warzywka. Także fajnie. Wow. Dalej pory, papryki. Ja prosiłam o deserki, bo mam takie znowu chęci na jakieś słodkości. Nie wiem, co jest grane. Mleko, żółte śliwki. Fajnie. Ogóras, chlebek. Dwa opakowania szparagów. Pieczarki rozwaliły się. No nic się nie stało. Falafelki marokańskie. O, może sobie dzisiaj na kolację zrobię falafele. Granola. Pomidory, truskaweczki, korzety, cukinia, groszek, i skorna, kurczaczki, i skorna, kiełbaski. Aha, i awokado, spoko zakupki, takie fajne. I to nas kosztowało, moi mili, Radosława raczej powinnam powiedzieć. Nie wiem, czy śliwki były. 24,39. Zaczęłam znowu skanować wszystkie rachunki do aplikacji, bo ostatnio przestałam, a już bym miała co najmniej 30 funtów. Także może Wam zostawię linki do tych aplikacji, gdzie się skanuje. Może się zapiszecie, a czemu by nie. Jest i moja kolacja, jednak zdecydowałam się na zdrowszą opcję, czyli serek, twarożek, ogórek, Boże, jaki ogórek? Serek, twarożek, burak, pół awokado, pomidorki, 3 falafelki i 3 wasy. Dzisiaj w ogóle nie jadam chleba, znaczy zjadam pół pizzy, ale tutaj takie właśnie będzie szamanko. Domowy bar. I barman. Zobaczcie, jaki przystojny barman. Pianka na dwa palce, proszę pani. Nie, bez pianki. Stało cały dzień na dworze. Jakie klarowne. Czy tobie tutaj księżniczko na tej poręczy nie za wygodnie? Sobie znalazła miejsce. Ale to na twojej, nie na mojej. Zawsze na mojej siedziała. Idź do pana. Ja nie lubię psów. W ogóle nie lubię psów. Nie wiem, co te dwa psy robią u mnie w domu. Bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię psów. Jestem antypsiara. Jesteś kociara. Już, poszła stąd. Gruba. Gruba paruwa. Co ten pan ci robi? Przewraca, tak. Przewraca. Kiedyś sobie podkuliła ogon, biedna, nie? Bała się. I by leżała, tak, skamieniała. I teraz już się bawi. No, kochani, jak widać, ja już cała namaseczkowana. Pamiętajcie, nie mamy światła w tym pokoju na razie i na razie jeszcze długo nie będzie, znaczy światła. Mamy jakieś tam główne światło, ale nie mamy żadnego dodatkowego, także ja Wam za dzisiaj dziękuję. I do następnego. Ja też. I do następnego razu. Pa!